koleżanki i koledzy, co ma powiedzieć osoba, która jeszcze nie tak dawno, bo to nie tak dawno, 6 lat temu, z większością z was spotykała się na co dzień na salach sejmowych. Po tym czasie zdecydowała się z własnej nieprzymuszonej woli podjąć walkę o swoje miasto, o moją małą ojczyznę. Tak wyglądało moje miasto, moja Łódź, z chwilą, kiedy ją przejmowałam, a tak wygląda teraz. Nie, przepraszam, kochani, tu są po prostu zapętlone obrazy. To nie jest tak. To ten czas, tylko 6 lat, dał szansę na tak olbrzymie zmiany. Ale miasto to nie mury, to nie piękne ulice, to nie piękne parki. Miasto to przede wszystkim ludzie. To społeczność, która tworzy swoją małą ojczyznę. Pamiętacie na pewno pierwsze okładki The Sun i pustą ulicę Piotrkowską. To był początek mojej kadencji. Tak wyglądało wtedy miasto. Smutne. Miasto, w którym nic się nie działo. Miasto, które porównywane często było do Detroit. Teraz to miasto jest tętniące życiem. Teraz to miasto broni siebie, swojego bytu i swoich obywateli. Teraz to miasto staje murem za swoim prezydentem. Dlaczego? Kochani, dlatego, dlatego, że prezydent pokazał, że jest z dala od politycznych układanek, układów, koterii, że prezydent jest blisko swoich mieszkańców, że prezydent walczy o swoje miasto i o przyszłość swoich mieszkańców. Raz jeszcze to powtórzę, bo to jest słowo klucz. To jest mój suweren. Łodzianie są moim suwerenem i bardzo proszę, żeby to właśnie suweren zadecydował o tym, kto może być prezydentem, a kto nie. To łodzianie mają prawo zdecydować, kto dalej ma zmieniać ich miasto. Ja nie boję się stanąć z szranki z żadną osobą, którą wskaże pan prezes Kaczyński. Ja chcę wygrać w uczciwej walce. Ja chcę wygrać w walce, której na imię Łódź. To jest moja walka, którą toczę od 6 lat. O przyszłość, lepszą przyszłość moich obywateli, lepszą przyszłość łodzian. To jest walka, którą toczę, żeby Łódź stała się bardzo silnym ośrodkiem życia na mapie Polski, na mapie Europy, na mapie świata. I to jest walka, którą póki co wygrywam. Dajcie mi szansę, żebyśmy dalej zmieniali nasze miasto. I kochani, na koniec. Kontaktuje się ze mną bardzo wiele burmistrzów, wójtów z mojego województwa. Oni są za słabi, żeby przebić się z tym, co zrobili dla swoich małych ojczyzn. Oni upoważnili mnie do tego, żebym również i w ich imieniu powiedziała, że to jest ich praca, ich życie, które poświęcili dla swojej małej ojczyzny. Dajmy szansę, żeby również ich mieszkańcy mogli zadecydować, kto tak naprawdę ma dalej tą małą ojczyznę prowadzić do normalnego, godziwego, fajnego życia w naszej rozwijającej się ojczyźnie. Kochani, dziękuję wam za te słowa. Dziękuję, że zaczynamy ten bój o samorządy, bo to jest ostatnia flanka, której nie możemy oddać. Jeżeli legną samorządy, po nas już tylko popiół i zgliszcza. My naprawdę codzienną pracą, codzienną wiarą w to, że czynimy dobrze, bo nasze decyzje podejmujemy rozmawiając z mieszkańcami, nie kierując się własnymi sympatiami, antypatiami, swoim własną wizją, ale to są marzenia naszych mieszkańców, naszych gmin, wiosek, miast, miasteczek.
Dajmy szansę, żeby te marzenia się spełniały. Dziękuję bardzo.